podczas próby przeskoczenia tyczki na wysokości 4,70 Ani Rogowskiej pękła tyczka. W wyniku tego rozcięła sobie bardzo głęboko rękę. Jest w tej chwili, ta ręka jest operowana. Minimum na 3-4 tygodnie zostanie wykluczona z jakichkolwiek treningów. Powrót, co oczywiście krzyżuje też plany treningowe przed Mistrzostwami Świata, które już za 2 tygodnie w Korei Południowej. Trener i menedżer są dobrej myśli, że ta sytuacja wyzwoli właśnie u Ani Rogowskiej dodatkową mobilizację, która Ania Rogowska niejednokrotnie pokazywała już charakter i wolę walki, potrafi sobie radzić z takimi sytuacjami i wszyscy są pełni nadziei, że świetnie wypadnie na Mistrzostwach Świata.